Arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź był traktowany jako cenny informator wywiadu wojskowego PRL. Te sensacyjne doniesienia to wynik dziennikarskiego śledztwa Onetu i Rzeczpospolitej. Arcybiskup Głódź za pontyfikatu Jana Pawła II przez 14 lat przebywał w Watykanie. PRL-owskie służby informacji od niego miały wykorzystywać przez co najmniej 6 lat. Wywiad wojskowy próbował pozyskać go również do świadomej współpracy. Głódź w wydanym oświadczeniu pisze, że po raz kolejny pada ofiarą systemu totalitarnego. Przyznaje, że był inwigilowany, ale nigdy nie podjął współpracy z komunistycznymi służbami. Stanisław Pięta, odwołany ze składu Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Miejsce Pięty zajął już były wiceszef MON Bartosz Kownacki. Odwołanie Pięty to pokłosie artykułów w dzienniku Fakt. Według gazety poseł Pięta miał romans i obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen. Pięta zaprzeczał i tłumaczył, że jego relacje z kobietą nie wychodziły poza kwestie służbowe. Pięta po decyzji Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości i sejmowego klubu PiS. Trwają ostatnie przygotowania do spotkania na szczycie. Już w najbliższy wtorek amerykański prezydent Donald Trump spotka się z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. Do spotkania dojdzie w Singapurze. Zdaniem Trumpa, jeśli podczas rozmów zostanie osiągnięty postęp, to zaprosi Kim Jong-una do Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA mówi też o możliwej normalizacji stosunków z Pjongjangiem. Trump po raz kolejny powtórzył jednak, że jeśli negocjacje nie będą przebiegać po jego myśli, to jest absolutnie gotów, by wyjść z sali rozmów. Przełomowe odkrycie w badaniach dotyczących Marsa. W skałach na czerwonej planecie została znaleziona materia organiczna. Obecność cząstek organicznych naukowcy z NASA odkryli dzięki łazikowi Curiosity. Próbki pobrane z wierzeń w skałach były analizowane w pokładowym laboratorium łazika. Rozgrzewano je do temperatury około 860 stopni Celsjusza. Wyniki badań to kolejny dowód na to, że 3,5 miliarda lat temu na Marsie panowały warunki, by mogło tam powstać życie.